child, it was in my childhood day. Oh, Lord, many long years ago. Now with the Spirit, now of my Savior, I was filled. Witam serdecznie w kolejnym Dźwiedziu Zambony. Wysłuchajmy słów z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już chyba nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Piękny fragment z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału Skazania na górze. Kiedy odczytałem te słowa, długo chodziłem po pokoju. Sięgnąłem do greckiego tłumaczenia Pisma Świętego, sięgnąłem do słownika. Nie mogłem ująć konwencji, koncepcji, jak przygotować dzisiejszego dźwiedzia, o co się zaczepić. I nie chciałem, żeby to było proste stwierdzenie, no, że mamy być solą ziemi, mamy być światłem, czyli mamy dawać świadectwo, mamy się starać wbrew światu. Każdy z nas to wie. Długo chodziłem, przeglądałem książki, jakie mam na półce i znalazłem jedną z książek. Sól ziemi. Wywiad z kardynałem Józefem Ratzingerem, późniejszym papieżem Benedyktem, już emerytowanym papieżem. I zacząłem przeglądać tę książkę. Kartkować ją i odnajdywać cytaty, które kiedyś przed laty pozaznaczałem. Niesamowity fragment, który przypomniał mi niesamowitą odpowiedź Ratzingera na pytanie, ile jest dróg do Boga? Nie odpowiedział jedna, nie odpowiedział wiele, ale odpowiedział tyle, ile jest dusz. Szukaj własnej drogi do Boga. Ale chciałbym odczytać inny fragment, który jakoś na dzień dzisiejszy mnie bardzo poruszył. Może was też dotknie. Fragment ze strony 71. Bierność jest bowiem, jak już powiedziałem, najgorszą formą sprawowania urzędu, jaką sobie mogę wyobrazić. Od początku zdawałem sobie sprawę, że na swym rzymskim urzędzie będę musiał pełnić wiele nieprzyjemnych misji. Bierność jest najgorszą formą sprawowania urzędu. I można było powiedzieć, że każdy z nas jest chrześcijaninem i każdy z nas sprawuje urząd chrześcijanina, czyli tego, który jest świadkiem Chrystusa. I najgorsze, co możesz zrobić, to być biernym, czyli nic nie robić. Nie bój się tego, że zrobisz jakiś błąd, że będziesz chciał być świadkiem świata, światłem dla świata, że będziesz chciał być solą ziemi i coś ci nie wyjdzie i nie tak powiesz, nie takich użyjesz argumentów, albo przegrasz, bo będzie ci się wydawało, że w dyskusji nie potrafiłeś udowodnić wiary chrześcijańskiej. Ale bierność jest najgorsza. Spróbuj być światłem, spróbuj być świadkiem, spróbuj być solą i nie przerażaj się swoimi porażkami. Nie przerażaj się tym. Ja pamiętam, jak wielokrotnie odbywałem różne rozmowy, czy to na przystanku Jezus, czy jeszcze będąc klerykiem w różnych miejscach, gdzie wyjeżdżałem. I dzisiaj jak patrzę na mój sposób argumentacji, na moje kłótnie, na to, jak podchodziłem do ludzi, to często się tego wstydzę. I widzę, że zrobiłem błąd. A z drugiej strony
dziękuję za to, bo przez to się nauczyłem. Uczymy się przez doświadczenie. Pamiętaj, mamy być świadkami Chrystusa i nie bądźmy bierni. Lepszy jest poraniony, potłuczony, ale wypróbowany świadek, niż nietknięty, sterylny, ktoś, kto tak naprawdę nie ma, nie daje świadectwa. Nie bój się być aktywny, nie bądź bierny, bądź solą ziemi i świadkiem świata. Tak, jak to odczytujesz od Boga. Nie bój się różnorodności. Mamy trzech ostatnich papieży. Jana Pawła, Benedykta i Franciszka. Każdy z nich inny. A każdy z nich jest światłem dla świata. Idźmy ich wzorem.